Wiadomości z Małopolski. W Zakopanem w listopadzie oficjalnie zainaugurowano działalność Sceny Atelier przy Teatrze Witkacego. Projekt sfinansowany przez województwo małopolskie powstał z myślą o najmłodszych odbiorcach. I to właśnie młodzi artyści byli gospodarzami i bohaterami wieczoru. Przygotowali dla uczestników wydarzenia pokazy taneczne, koncerty i spektakl. W wydarzeniu wziął udział marszałek Witold Kozłowski. Mam taką nadzieję, że tutaj młodzież będzie miała to miejsce, gdzie będzie mogła po prostu dotykać sztuki. Dotykać sztuki w tym każdym wymiarze, czyli malarstwo, rzeźba, później gra dźwiękiem, gra światłem, ale też reżyserowanie, robienie scenografii, no i koniec końców gra aktorska, występowanie. To jest cała magia teatru, którą tutaj młodzi ludzie, mam taką nadzieję, będą mogli po prostu doświadczać i stawać się takimi coraz bardziej świadomymi odbiorcami spektakli. Scena Atelier przy Teatrze Witkacego to tak naprawdę przestrzeń wielofunkcyjna, informuje Marzena Wnuk, zastępca dyrektora teatru. Będą prowadzący zajęcia, będą między innymi zajęcia z tańca, będą warsztaty fotograficzne, filmowe, też prowadzone przez młodych ludzi, plastyczne, będą warsztaty z tkactwa, warsztaty wokalne, warsztaty z charakteryzacji teatralnej, bo jakby główny nacisk jest na warsztaty teatralne, których efekt zobaczyliśmy dzisiaj w postaci właśnie tego przedstawienia. W trakcie inauguracji marszałek Małopolski Witold Kozłowski w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego wręczył Andrzejowi Dziukowi, dyrektorowi teatru imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza, medal zasłużony kulturze Gloria Artis.